Cześć, witajcie. Wbijamy dzisiaj trzecią biegłość na jakże zacnym pojeździe AMX-ie CDA, czyli ODS Canon d'Assaut. Tak jest, ten pojazd pojawił się już jakiś czas temu w grze i szczerze powiem, ten pojazd otrzymałem też od widza jako prezent, za co bardzo, bardzo serdecznie, panie Romanie, dziękuję. Bardzo lubię te deki bezwieżowe, jak i również wieżowe. Ogólnie lubię grać te dekami z tego względu, że mają coś w sobie. Mają po pierwsze albo dobrą alfę, czyli uszkodzenia na strzał, albo mają mniejszą alfę, ale są mobilne. Ten akurat ma, można powiedzieć, wyśrodkowane uszkodzenia, 390 na strzał. Mamy świetną mobilność, co mi się również bardzo podoba. Co do kamu, na niektórych pojazdach jest zdecydowanie lepsze. Tutaj byłem zdziwiony, że pojazd po każdym wystrzale to kamo naprawdę dość szybko nam znika. Sylwetka bardzo fajna, płaska, taka pojazd nie za duży, ale naprawdę niesamowicie mobilny. Choćby nawet, powiem wam parametry, mamy 720 koni, to więc jest naprawdę dość dobrze. I druga sprawa, 55 km na godzinę, chyba nie trzeba lepiej. Co do koni na tonę, mamy prawie 27 koni na tonę, również jest naprawdę coś pięknego. Co do mobilności, naprawdę tutaj nie możemy się przyczepić. Jeżeli chodzi o opuszczenie działa, mogło być lepiej, bo mamy tylko minus 8 stopni, tak więc mogło być lepiej. Czas skupiania 2 sekundy, również jest wartość bardzo fajna i celność również powinna być bardzo fajna, bo jest 0,30, aczkolwiek w moim odczuciu ta celność jest tak mniej więcej 0,36. I co do najważniejszych parametrów, chyba powiedzieliśmy my sobie już wszystko, aczkolwiek powiem wam jeszcze parametry penetracji, 260 na pocisku APCR-ze, zobaczcie, są one na podstawie, gdzie naprawdę to jest świetna sprawa i prędkość tych pocisków powinna być ponad 1500 metrów na sekundę, aczkolwiek również w moim odczuciu ona jest ciut mniejsza. Drugie pociski są to hity, mamy tutaj penetrację delikatnie większą, bo 310, no i myślę, że takim arsenałem nawet z dziesiątkami bez problemu jesteśmy w stanie powalczyć. Oczywiście jest to ósemka, bo więcej wiadomości na temat tego pojazdu znajdziecie oczywiście w oku Chińcula, a ja już wracam do bitwy. Bitwa na mapie Zatoka Rybacka. Szczerze powiem, coś tam robiłem prawdopodobnie przy komputerze, bo powiem wam tak, ja jak gram jakiekolwiek bitwy, to tak, najpierw sprawdzam jakieś czy wiadomości, czy coś. Ktoś do mnie pisze na Facebooku, czy ktoś do mnie pisze na YouTubie komentarze i zanim zacznę grać jakąkolwiek bitwę, no to przejrzę sobie na iPadzie swoim, na tablecie jakiekolwiek wiadomości, później na spokojnie zaczynam dopiero granie, tak więc dlatego ciut później zacząłem, no i w sumie nie odjechałem zbyt daleko od bazy, gdzie staram się na razie zniszczyć tego lighta. Jest jedna artyleria, ten light mocno się prosi i zobaczcie, tak jak wspomniałem co do kamuflażu, fakt, nie używam siatki, ale no odległość jest dość spora, w sumie ponad 300 metrów po wystrzale. Kurczę, momentalnie pojazd traci kamuflaż. Nie wiem dlaczego tak jest, w innych pojazdach zdecydowanie ten kamuflaż inaczej działa. Tutaj no, zobaczcie kurczę, sylwetka nie jest zbyt wielka, pojazd fajną ma sylwetkę, bo taką nie za dużo, aczkolwiek no mówię, ten kamuflaż trochę daje do życzenia. Jak na razie patrzę na wynik, no niezbyt ciekawie to wygląda, szczerze powiem. Co mi jeszcze akurat się nie podoba, to właśnie opuszczanie działa. Również mogło być lepiej. I zobaczcie, momentalnie tracę kamuflaż. Nie wiem, lighta tu niby nigdzie nie widzę. Dobra, stąd muszę uciekać, bo już zaczynają cisnąć dość mocno, a postaram się gdzieś, chociaż tu może stanę. Najgorzej obawiam się artylerii. I powiem tak, co do samego wbijania odznak na tym pojeździe, na początku było naprawdę strasznie ciężko. Fakt, robiłem niesamowite wyniki, aczkolwiek, no kurczę, czasami miałem tak, że po bitwie traciłem nawet 1%. Nie wiem, dlatego może, że tych pojazdów trochę się pojawiło w grze, a później, wczoraj już wbiłem trzecią odznakę i szczerze wam powiem, no już te ostatnie bitwy to nie były takie tragiczne, bo ponad chyba musiałem zrobić ponad 3300, takie są wymagania, żeby właśnie wbić tą trzecią odznakę, to nie jest źle. Na początku nie sprawdziłem, szczerze powiem, ile było, ale było zdecydowanie więcej. Zdecydowanie fajniej mi się wbijało na choćby nawet właśnie Skorpionie. I tak patrząc ogólnie, zobaczcie, tutaj przeładunek jest około, no jest ponad 9 sekund i mamy uszkodzenia 390 na strzał, tak? A przy takim prawie samym przeładunku, choćby nawet Borsuk,
ma uszkodzenia o wiele, wiele większe i ten przeładunek również jest właśnie porównywalny. Tak więc no tu jest takie wyśrodkowana ta wartość, szczerze powiem. Ale co mi się podoba, to mobilność. Naprawdę możemy bardzo szybko zmienić flankę, pojechać sobie z jednej na drugą i to jest naprawdę dość komfortowe, gdzie takim borsukiem, jak już staniemy w miejscu, no to niestety, ale no, musimy, można powiedzieć, tak trwać w tym miejscu, gdzieś tam w krzaczorze. Czasami uda nam się gdzieś tak przejechać, ale no, doskonale wiecie, borsuki nie są pojazdami mobilnymi, aczkolwiek, no słuchajcie, tam mamy wieżę obracalną dookoła, tak więc no to jest duży plus. Tutaj jednak musimy sporo się nakombinować, żeby znaleźć dobrą pozycję, ale to ma się do siebie, że te deki bezwieżowe niestety musimy czasami sporo się natrudzić, żeby zrobić dobre wyniki. Bardzo podobnym pojazdem również do tego jest Yazi, czyli WZ121 GFT, również jeden z moich ulubionych TDK-ów bezwieżowych, aczkolwiek tam, słuchajcie, czas skupiania jest chyba 2,70 albo 2,90, nawet nie pamiętam dokładnie, aczkolwiek przeładunek jest szybszy i zdecydowanie większe są uszkodzenia, bo mamy 440 na strzał. Opuszczanie działa, tam chyba jest minus 6 stopni, nie pamiętam. W każdym razie bardzo, bardzo podobna gra jest właśnie na Yazim. No i Yazi potrafi zdecydowanie więcej odbić. Tym pojazdem również udaje mi się czasami gdzieś tam w bitwach odbijać, zresztą sami widzieliście, ale na pewno nie tyle co na Yazim, czyli na WZ-121 GFT, na chińskim TDK-u. No i dobra, zostały 4 pojazdy. Nie wiem, nie próbowałem grać w sumie na tym pojeździe, na siatce, z wyposażenia używam lornetę. Fakt, można było dać jeszcze siatkę, o, kolega się zablokował, dobra. Można było dać siatkę, ale mówię, ja akurat staram się tym pojazdem grać, bardziej zmieniać pozycję, nie stoję, nie kampię. I mam tutaj jeszcze wentylację i dosyłacz. No, mogłoby to polosować do końca. To jest, powiem wam, kurczę, złośliwość WOTA. Czasami albo tak jak zostanie tu na ogrysku, to albo go nie przebijemy. No teraz na szczęście to się udało. Ogólnie jak ktoś lubi, lubuje się właśnie w TDK-ach bezwieżowych, a ten co się tutaj uwziął na mnie? No chodź, chodź kolego. No, aby nie Arta, aby nie Arta. I zobaczcie, kurde, gościu daje radę. Dobra, ale tym razem niestety nie wyszło ci. I run, Forest, run, bo Arta może gdzieś tutaj zaraz uderzyć. Ta mobilność jest coś pięknego, szczerze wam powiem. Prawie 27 koni na tonę. To... Powiem wam, że czyni z tego TDK-a fajnym pojazdem, z tego względu, że na samym początku bitwy możemy szybko pojechać, zająć dobrą miejscówkę, nawet czasami szybciej niż czołgi lekkie, czy czołgi średnie, zdecydowanie. I to jest niesamowity plus. Dobra, co nam tu zostało? Arta nam została i jakiś Major, który nas objeżdża. Pershing, tak? Dobra, V-kę nam skończyła Arta. Przydałoby się najpierw, kurczę, pozbyć tego kwadrata, bo nie chciałbym od niego zginąć. No niestety. To działo, powiem wam, czasami daje sporo do życzenia. Niby parametry, kurczę, niezłe są, bo 2 sekundy skupiamy, 0,30 celność, aczkolwiek, no mówię, czasami bardzo dziwnie ono się zachowuje, tym bardziej mamy świetne pociski na podstawie APCR-y. Z niesamowitą prędkością, ponad 1500 metrów na sekundę. Również one powinny niesamowicie szybować, a tak nie jest. Ciężko, naprawdę na samym początku ciężko mi się grało tym pojazdem. Musiałem się przyzwyczaić. No i dobra. Co do punktu wytrzymałości, mamy 1000 HP. Taki, można powiedzieć, standardzik na 8 poziomie, jeżeli chodzi o niszczarki. Dobra, przeciwnik zdradził swoją pozycję i to jest największy błąd. Gościu wjeżdża na kapa. Nie róbcie czegoś takiego, jak już zostaliście nawet na dwóch przeciwników. Nie wjeżdżajcie na kapa, to jest śmiechu warte. Po prostu zdradzacie swoją pozycję. Tu gościu
mógł jeszcze wygrać tą bitwę, bo tak, po pierwsze, dobra wieża w sumie na Pershingu, mógł sobie gdzieś stanąć, choćby nawet właśnie tu na B2 i próbować grać na wieży, to pojechał na kapa i stoi jak baran. Tak więc zaraz skrócimy barana o jajka. No dobra. Co do spotowania 360 metrów, nawet zobaczcie, kurczę, z lornetką nie mogę go wyświecić. I używam jeszcze racji żywnościowych, to ten spot powinien być o wiele, wiele lepszy, a... No niestety, tylko fakt, jeżeli, pamiętajcie o tym, jeżeli pojazd stoi nieruchomy, nie wiem, ktoś mi tu spamuje. Dobra, jest. Jeżeli stoi nieruchomy, jest go zdecydowanie trudniej wykryć, bo jednak to kamo zdecydowanie lepiej już mu wtedy właśnie działa. Dobra, mamy ilu? Zniszczyliśmy 7, tak? 5694 uszkodzeń. Zobaczymy zaraz podsumowanie dokładnie. I o dziwo, Hincul nie użył ani jednego pocisku tego ala premium, czyli z większą penetracją. 5600, prawie 5700. I jeszcze zobaczymy zaraz, ile mi zostało do końca. Musimy oczywiście osiągnąć wynik 95%, jest 93,58. I jedziemy, pojedziemy. Jeszcze pokażę wam ostatnią bitwę. Tutaj akurat była topka, można powiedzieć. Fajne losowanie było z ósemkami. No i teraz bitwa na mapie Karelia w deszczu. Nie ma dużo dziewiątek na szczęście. Powiem wam, że nawet i na dziesiątkach ten pojazd spokojnie sobie radzi. Ta penetracja bez problemu mu daje dość komfortowe granie. A druga sprawa, mamy fajną mobilność. Zawsze możemy gdzieś tam w razie czego czmychnąć przed nadjeżdżającym przeciwnikiem, jak jest w jakiejś hordzie jedzie. Te dziesiątka, dwie 430, wersja druga. No, trochę może być kiepsko, tym bardziej, że te medy są w plutonie. No, ale nic, pojedziemy najpierw na kamperkę. No i zobaczcie, kurczę, najszybszy pojazd w grze. To jest naprawdę coś pięknego, jednak ta mobilność daje mu niesamowitą przewagę. Dobra, tam pojechał lajcik. Nie ma artylerii, tak więc spokojnie możemy sobie tutaj na razie przycupnąć przy kamyczku. Dobra, jest 110. Na. O, jest tam niezła banda. Dobra, dostał. T-44. Jest tam też Charioteer. Dzisiaj dzień z niszczarkami. Jeden już film akurat wrzuciłem z Badgerem, a teraz trzecia biegłość na AMX-ie CDA. O proszę, jest protek. O proszę, dostałem chyba na ślepo. Co tam jeszcze jest? I z trzeci. Kurde, zobaczcie, te krzaczory powodują to, że jeżeli pojazd nam wyświeca się na czerwono, praktycznie on nam się zlewa. Ja nie wiem, czy Wargaming nie powinien zrobić czasami właśnie w niektórych miejscach, gdzie te pojazdy nam się zlewają, jak jest właśnie jakiś ogień. Najbardziej mnie drażni to, jak, zresztą sami przyjrzyjcie się, jeżeli stoi jakiś pojazd zniszczony, wychowacie się za niego i przeważnie jest ogień na... Tam, gdzie mamy silnik, tak? Na pojeździe. I staracie się chować za pojazd, to ten ogień, przynajmniej mi, cholernie przeszkadza. Mogliby coś takiego wprowadzić, jak jest na PC-cie, gdzie mamy taką jakby obwódkę białą pojazdu, który jest przed nami. Nie wiem, czy to nie byłby dobry pomysł. No proszę, weszło.
O, tutaj używamy troszeczkę więcej pocisków premium. Mimo wszystko powiem wam, że nawet grając na racjach, nawet używając pocisków premium, pojazd bardzo fajnie zarabia. Dobra. Jak na razie wynik w miarę spokojny. 4-2, ale to może zawsze się szybko zmienić. Dobra, widzę druga flanka kompletnie. Nikt nie pojechał na nią. Tu gościu Małsienem pojechał sobie na środek, super. Super, super kolego. Aha, tu jest te 3-2. Już zaczynają cisnąć tą flanką. Dobra, jest defender. Grając choćby nawet właśnie borsukiem, ja ostatnio grałem, bo wbijam trzecią odznakę również na borsuku, a druga sprawa, pokazałem wam premkę Irona, czyli borsuka z magazynkiem, no to wypadałoby również pokazać normalnego drzewkowego borsuczka. Fakty, pojazd bardzo długo w grze, kiedyś bardzo lubiłem grać tym pojazdem, właśnie jeżeli chodzi o borsuka. Mój rekord na tym pojeździe to było ponad 8 tysięcy. To jeszcze była bitwa na starym kanale. Na kole podbiegunowym, o ile dobrze pamiętam. No i powróciłem właśnie do niego, jak zrobiłem wam tego Irona, czyli borsuka z magazynkiem. No i postanowiłem pograć trochę właśnie normalnym borsuczkiem. Bardzo fajna zresztą też maszynka. Aczkolwiek no niestety, mobilność... Nie ma, można powiedzieć, tej mobilności i przeważnie jak gdzieś dostajemy od przeciwnika, to najpierw pada silnik, a później działo, a później cały pada. A jak już zostanie borsuk wykryty, to można powiedzieć, że umarł w butach. Fakt, to działo jest bardzo fajne na borsuku, a bym powiedział, że nawet świetne jest. No i zobaczcie, nic kompletnie nie widać przez te liście. Kompletnie, ja nie widzę w ogóle, no coś tam czerwonego jeździ, ale ani słabych miejsc, ani w ogóle jakiegokolwiek zarysu takiego większego pojazdu kompletnie nie widać. No i moim zdaniem taka biała obwódka, jakby przynajmniej było widać ten pojazd, no, trochę może by to pomogło. No i zobaczcie, wynik powoli nam się zmienia na naszą niekorzyść. Co my tu mamy? Dobra. No niestety, trochę zabrakło. I co mnie martwi, to to, że kurczę, cały czas ten pluton tych jedyneczek żyje i to są dziewiątki. Tutaj mamy gościa śpiocha chyba w te 3-2. Koleś chyba nie gra. Będzie ciekawie, lubię takie wyzwania. Jest pluton trzyosobowy. No i ta flanka daje o sobie znać, aczkolwiek no stoi tu gościu kurczę w tym tortoisie, ten to śpi. Mamy śpiocha, tak więc jeden pojazd mniej. Ale cały czas ten Małsien żyje. Najpierw zajmiemy się tą flanką. Tam ci widzę na razie nie cisną. Szczerze powiem, przed tą bitwą niewiele mi brakowało. Naprawdę mi niewiele brakowało, żeby już zakończyć. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że tak się nie stało. Po tej bitwie spadłem nawet do 90 chyba 3. Tak jest. Ale na szczęście wczoraj udało mi się już wbić i pokażę wam oczywiście screeny i pokażę wam również jak pojazd wygląda z 3 odznakami. Jest to pewne wyzwanie, powiem wam szczerze, wbijanie 3 odznak. Na 10 obecnie wbijam na właśnie nowej Francji, czyli na AMX-ie M454, jak i również na Super Conquerorze. Oj, powiem wam, że nie jest łatwo na superkoniu. Miałem prawie 93
i spadłem do 88. No niestety, na dychach tak jest, ale już powróciłem z powrotem, mam 91. No super, Conqueror jak dla mnie chyba najlepszy pojazd w grze obecnie, jeżeli chodzi o dziesiątki. Niesamowity wygar z tego działa jest. Bardzo twarda wieża. Możemy naprawdę fajne wyniki robić, aczkolwiek słuchajcie, wbijając na dziesiątkach, a szczególnie choćby nawet właśnie na takich popularnych pojazdach, jak teraz obecny Super Conqueror, nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo, musimy co bitwę sporo uszkodzeń robić. Ach. Na szczęście T20 ma dość długi przeładunek, tak więc spokojnie. Dobra. Bardzo dobry pojazd, T20, aczkolwiek no niestety długi przeładunek, tutaj mamy działo 90 mm. Musimy bardzo ostrożnie grać takim pojazdem z dłuższym przeładunkiem. Ale również wbiłem na nim 3 odznaki biegłości. No i fajna bitwa na moim kanale jest na T20, gdzie wbiłem medal pula. No i dobra, zostało nam dwóch z tego 3-osobowego plutonu i obawiam się, że to są dwa obiekty. Z tymi pojazdami problem jest tego typu, że nie za każdym razem damy radę przebić ten pojazd, nawet celując kurczę w kadłub. Bardzo często się zdarza, że trafiamy albo za zero, albo jest odbicie. Dobra. No i został nam szarioter. Aha, tam jest obiekt. Nie będę się... A jest nawet chyba ich dwóch. Dobra, jednego mamy z głowy. I jeszcze zostały dwa rodzynki. Wiem, że goście są przede mną. Oni znowu mają taki problem, że niestety wieża jest umiejscowiona z tyłu i będzie im ciężko cokolwiek zrobić, podjeżdżając pod górkę. Jednak opuszczanie działa, niestety, ale to jest spory problem i spore wyzwanie. No zobaczymy, zobaczymy co goście zrobią. Ten koleś w tym tortoisie tak trochę kiepsko ogarnia z tego co widzę. Ja przewinę, bo tu akurat w tym miejscu trochę stałem, czekałem na tych właśnie dwóch ananasów. No i przewiniemy, żeby was tu nie nudzić zbytnio. Aczkolwiek patrząc na wynik, bardzo fajna bitwa mi siadła, szczerze powiem. Dobra, i kończymy przewijanie i zaraz pojadę na drugą flankę, bo tak, no, za długo to trwało. Oni, nie wiem, albo mapę objeżdżali, bo nie było tych gości z tej strony. Zobaczymy z drugiej strony. Na szczęście ten tortoś trochę jeszcze hapsa posiada, bo ja jestem na dwa strzały dla nich. Nie ma nic. Dziwne. Taki nietypowy zestaw dla mnie, jeżeli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, no bo używam, zobaczcie, apteczki, używam racji i do tego tylko jeden zestaw naprawczy. Niezbyt pewnie się czuję, nigdy się nie czuję zbyt pewnie, jeżeli mam jeden zestaw naprawczy, no bo czy to ktoś nam zrobi gąskę, naprawimy się szybko, a później drugi raz, no i niestety jest później już lipa, umarł w butach, a jednak czasami, no jeżeli mamy te dwa zestawy naprawcze, potrafimy uciec z takich sytuacji. Dobra, są. Jeden jedzie od tej strony. Jest i drugi. Papuszki, nierozłączki. Dobra. Zostały mi jeszcze trzy pociski z większą penetracją. To użyjemy sobie ich. Dla pewności. Dobra, jeden jest na hita, a drugi jest na dwa i to jest trochę problem, bo jak mnie trafią obaj, to wtedy ja mogę szybko zejść. Dobra. No, najpierw bym tamtego wolał skończyć. Dobra, jest. Pięknie.
ten chyba zaraz wyjedzie na mnie. Tak jest, wyjechał. Popałka. Dupa mi się pali, no. Ale załoga, zobaczcie, nie miałem gaśnicy, jednak jeżeli macie załoganta, macie wszystkie perki na czystość, porządek, tak samo gaszenie pożaru, zobaczcie, dajecie radę spokojnie nawet i bez gaśnicy. Jednak załoga to jest niesamowita podstawa. Dobra. Kończ waść, wstydu oszczędź. Zobaczcie, jest 9, prawie medal pula. Szkoda, szkoda, ale nic, mimo wszystko jest medal Radleya Waltersa. I tak to wyglądało w przypadku tego pojazdu. Zarobek bardzo fajny, mimo to, że używaliśmy pocisków premium. Również mamy zużyte racje żywnościowe, tak? I mimo wszystko zarobek fajny. Uszkodzenia również 94,80. Zobaczcie, zabrakło 20 setnych, żeby wbić do 95. Złośliwość niesamowita tej gry. Aczkolwiek, no kurczę, tu akurat wam pokażę jeszcze większą złośliwość. To było akurat wczoraj. Już załamałem się totalnie. Zresztą zobaczcie sami na to. Zresztą pisałem o tym na Facebooku. Miałem 94,98. Dwie setne, dosłownie dwie setne, żeby wbić te cholerne 95%. No a tu akurat po tej bitwie akurat się udało. Nie chciałem wam jej pokazywać, bo była średnia. Nie było tam jakichś, nie wiadomo jakich, większych uszkodzeń. Chciałem wam pokazać takie najciekawsze bitwy z tego akurat pojazdu. Na szczęście udało się wbić. Serdecznie dziękuję wam za uwagę i na tym kończymy odcinek. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!